Ojka, witasz się, wiesz o tym. Aha, a właśnie, bo to mój odcinek. Cześć, to ja, Ojka. Dlaczego ty nie wierzysz, Marcin? Ty jesteś oko, tylko jesteś karpiem. Tak. Karp. Karp. Tak. Tutaj jest Maciek. O nie, ja się powinienem jak Magikarp porysować, bo to jest to tak jest samo Maciek, bezużyteczne jak Magikarp. Tutaj jest Marcin. I jeszcze Bartek. Cześć, Bartek tu. Widzieliście tego kolesia z nickiem Elfson? A gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Tutaj? Nic tu nie ma. Patrz, a gdzie ja jestem? Nie ma. Tu jesteś. Aha. Widzisz, widzę cię. Ale on się tak idzie do przodu. I gramy robotem użytkownika Adam13 i to jest... Tak. To jest Magikarp. Tak. Bo to jest ryba niezdolna do latania, mimo że ja nim latam właśnie. Karp więc nie lot. Udowadniam, że ta ryba jest jednak zdolna do latania. To pewnie jest w powietrzu tak samo bezużyteczne jak na ziemi. Ło! Obrywam ze snajpera, to może jednak obniżę lot. Ja nie wiem, ale ja to ogólnie mam zeta, nie? Ej, to może teraz zrobisz ankietę? Czy tym robotem damy radę ugrać grę? Tak. Nie no, może ankietę nie, ale... Ale no, ja ogólnie obstawiam wynik taki, że przegramy. Tak. Mhm. Ale prawie uciekłem. Tak. Pierwsze A. Ja nie umiem latać. B. Drugie nie umiem latać i strzelać z plazmy. A tym robotem nie trzeba latać. To jest hover. On tylko ma skrzydła. To jest... To jest oszustwo. On też nie latać. Znaczy nim można latać, ale nie trzeba, on nie służy do latania. Nawet do mnie nie strzela, patrz mi Boże. Jejku, nie wiem, dwa mechy atakują z takimi nieprzyjemnymi działkami. Patrzcie, tak to mówiłam, że... Jejku, czemu on mnie nie może zabić? Ja nie mam czym strzelać nawet. Czy ja to nagrywam? Nie wiem, ale... Tylko żeby nie, ja mam źle ustawiony ten. Nie mam działku. Proszę mnie wypić. Oła. Mi się zepsuło. Proszę mnie odwrócić. Nie, ja nie potrafię. Leś rybą. Wybuchła. Rybo. Traf. Cisnął nam protonium. Tak, to jest bardzo ciekawy robot. To jest bardzo bezużyteczny, to jest bardzo ciekawy. Ale jakby jest, nie wiem, a, taki... Czekaj, chodź przy mnie. Chodź, wypadek! Brawo. Jeszcze Bartek się od nas rozbił. Jak nie wylądowałem. Jestem na mojej twarzy. Czy mogę coś bardzo szczerego zapytać? Ej, będę szurał twarzą po ziemi. Gdzie ty jesteś? Dlaczego my czymś takim gramy? Ej, nie przeklinaj nam na odcinkach. No, Marcin. A, nie widać mnie. O nie, widać mnie. Ja płaczę. Ale tu kraje nie płacz, no jak to tak. Uciekaj, robocie. Prawie, że przejmę. O, oznaczyłem kogoś. Co zrobić? Dobra, muszę się obrócić. Tylko muszę kolesia ubić. Leczę się i zaraz będę kurde tak jak ci urodzi. Dalej. Magiczny karpie, musimy się zjednoczyć jakoś. My jesteśmy magiczni. Uwaga, minigun. Hej, i ktoś mnie przesłał. Czuję. Dobra. Najpierw bym jeszcze la. Świetnie. Nie mam ogona. Co robi karp bez ogona? Odpowiedź zostaje zjedzony na Wigilię. Zachuję. Ale to nie... To nie grudzień. No to trudno. Ten karp ma jedną taką cudowną właściwość, że on zachowuje świeżość aż do gwiazdki zawsze. Dopiero na gwiazdkę się psuje. W momencie, w którym ktoś go zaczyna zjadać. Ten karp jest bardzo ciężki na przykład. Można tak się nim przywrócić bardziej. Mhm. Ale przynajmniej ma dużo czy mięsa, tego bezmięsnego. Bartek poszedł? Na się wierzę. Nie, jest Bartek. No jest Bartek tutaj. Dobrze, okej. Okay. Nie, on się nie odzywał przez chwilę i myślałem, że poszedł. Znaczy, co ryby tak nie robią? W ogóle ryby nie mają głosu, także czemu my coś mówimy? Bo to, widzisz, bo to jest gwiazdkowy karp, bo wtedy zwierzęta gadają. No. A ty mi mówisz, że kurczę, nie ma grudnia. My to nagrywamy...
jeszcze jestem wierzycielem. Czemu mi się tak wypatrzy? Nie karp, gdzie są robisko. Nie karp. O nie. Nie widać mnie. O nie, widać mnie. O nie, mnie też widać. O, Bartek, Bartek, pomóż. Pomóż. Lecę tyłem. O, cześć, karp. Boże święty, ryby się tutaj rozbijają, a ja... Ryby się rozbijają. One toną. To jest jedyna w swoim rodzaju ryba, która tonie. Pojaw się. Nie mogę. Nie mogłem się pojawić, bo miałem nieaktywnego ghosta, mimo że był aktywny. No. Nie mogłem kliknąć ikonki, bo była jakby nieaktywna. Dawaj, Jojka, zniszczysz go. Tak, zniszczę, ja mam... Ło, jak ten karp się przechyla. Nie mam czym strzelać w ogóle. Czy on potrafi robić jakby... Kurde, jeden strzał i byś go zabiła. Ło, on... Nie, nie potrafi. No, naprawdę nie potrafi. Nie, bo ja chciałem sprawdzić, czy on potrafi beczkę zrobić. Dlatego osłonię cię moim karpiem. Nie osłonię cię. Coś się wydarzyło niedobrego. O nie. Wow. Ale jest sukces, jest 6 minuta meczu, a my jeszcze nie przegraliśmy. No właśnie, jak to się stało? Dlaczego to się jeszcze nie stało? Mogłoby się już stać, nikt by się nie obraził w sumie. Znaczy nie, no bo to raczej widać, że to jest robot taki bardziej śmiechowy, tak? Tak. Chyba niż... Raczej taką mam nadzieję. No oczywiście, że tak, no. Raczej nikt normalny nie przygotowuje karpia do walki, nie? Karpia się przygotowuje na stół. Korzystaliście z modułu ducha? Tak. Tak. Nie było mnie widać parę razy. O, surrender no. Jaki surrender? Karpie się nie poddają. Karpie walczą. Latam. Ej, ludzie, latam. No wiem, no już mówiłem na samym początku, że da się. No tym robotem da się latać, tylko nie powinno się. Warunkiem, że nie uparniesz na górkę. Musimy to przegrać. O. Czekaj, wracam. Widzisz, na przykład teraz zrobiłem obrót w powietrzu, zrobię się niewidzialny, o i będę nie niewidzialny. Nie mogę zobaczyć. No to zobaczysz na nagraniu. Patrz, ja lecę. Chodź, ej, polecimy. Słuchajcie, wzbijmy się w niebiosa naszymi karpiami i potem zaatakujmy ich bazę od góry. Tylko nie z tamtej strony, bo tam jest snajper. Chodźmy z drugiej. No, bo mnie właśnie... A gdzie ty jesteś? Ja? To ja? To ja? Ja jestem tu. Nie, zauważył mnie, coś. No nie, mnie też biją. Co mnie bije? A bo mnie bije jakiś latający. O nie. Nie bij mnie. Halo. Czemu mnie bije, że jestem karpiem? Kurde. Zaraz na nim rozwalam reaktor. Ten kolej z minigami. Jak ten pan ładnie świeci. Jest! Zagraliśmy, brawo, 8 minut. Nie, ja została zjedzona. I wybuchła. Dobrze, jak... Tak. A patrzcie, ale byłem najlepszy. Gigi. Ja byłam prawie najgorsza. Wow, i ta ilość kili. To o, masz ilość kili, no kurczę, naprawdę dobrze. O Boże, no nic, trudno. Tak. Grało się... Śmiechowo. Świetnie, dało się pływać. Ciekawie, tak, troszeczkę jak w basenie. Tak. W momencie, w którym ryba obróciła się brzuchem do góry, to odmierzyła. Albo wannę. Mogłem wziąć wannę. Tak. No. O, to by było ciekawe. Czuliśmy się jak ryba w wodzie. A ktoś powinien być jeszcze takim ten, toporkiem, czy tym tasaczkiem, nie? Żeby na Wikipedia to już trzeba główkę odciąć, nie? To tam nie było toporków i tasaczków, tylko były miniganki. I to strzelby. Powiem tak, za to nowoczesne. Temu robotowi dam 5 za styl. No. Ale za kombat 2. 2? Ja? Wow. 5 na 5. Nieźle. Ja będę dawać 5 na 5. Ja daję 1 za kombat. Ale za styl dałem 5, całkowicie zasłużoną. Tutaj, o, tak lockdown. I także tym rybim akcentem... Karpie mówię tak. No, oczka. Tak, to ja muszę iść. No, to dobranoc. Dobranoc. Dobra. Nie budujcie takich robotów. Zwłaszcza dobranoc na odcinku Ojki, która wrzuca odcinek 8. Budujcie takie... Zapowiedziałam śmiechowe odcinki? Śmiechowe roboty budujcie. Budujcie śmiechowe odcinki. Tak powiedziałam chyba. Teraz to odpoczę. Akurat masz tytuł. Nie, budujcie śmiechowe roboty, będziemy nimi grać. Pupa.